Czy mąż może samodzielnie sporządzić testament w imieniu swoim i w imieniu swojej żony? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga www.zbycie-spadku.pl. Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Na wstępie chciałbym poprosić Cię o wysłuchanie pewnej historii dotyczącej tak zwanego testamentu wspólnego, czyli testamentu sporządzonego przez więcej niż jedną osobę. Najczęściej takie testamenty są sporządzane przez małżonków i takiego też przypadku dotyczy historia, którą przedstawię Ci za chwilę. Po śmierci małżonków Kowalskich został odnaleziony testament. Testament ten został sporządzony własnoręcznie przez Jana Kowalskiego. Jego treść była jednak nietypowa. Wynikało z niego, że testament został sporządzony samodzielnie przez jednego z małżonków, Jana Kowalskiego, natomiast sporządzony był w imieniu obydwojga małżonków, Jana Kowalskiego oraz Anny Kowalskiej. Spisując testament, Jan Kowalski używał następujących sformułowań. My niżej podpisani Jan i Anna Kowalscy oświadczamy, że swoje gospodarstwo przeznaczamy na nieograniczoną własność Wojciechowi, synu naszemu, czynimy go wyłącznym naszym spadkobiercą. Pod testamentem znalazł się jednak tylko jeden podpis. Podpis Jana Kowalskiego. Jaki skutek może odnieść taki testament? Czy małżonkowie mogą sporządzić testament, w którym dokonują wspólnych rozporządzeń na wypadek śmierci? Ta sprawa była kiedyś przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego. Przedstawię Ci rozstrzygnięcie, jakie zapadło na jej gruncie. Po pierwsze, testament może zawierać w sobie rozporządzenia testamentowe tylko jednego spadkodawcy. Stanowi o tym artykuł 942 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym testament zawierający wspólne rozporządzenia małżonków powinien zostać zasadniczo uznany za nieważny. Czy jednak ten testament był tak zwanym testamentem wspólnym, to jest zawierającym wspólne rozporządzenia obydwojga małżonków? Sąd Najwyższy uznał, że nie. Dlaczego? Dlatego, że w sensie prawnym został sporządzony wyłącznie przez jednego spadkodawcę. Podpisał go tylko Jan Kowalski. Musisz pamiętać o tym, że sporządzenie testamentu jest czynnością o charakterze ściśle osobistym. Nie można w żaden sposób upoważnić nikogo innego, nawet swojego małżonka, do sporządzenia lub odwołania testamentu. Stanowi o tym w sposób wyraźny artykuł 944 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, nawet gdyby Anna Kowalska upoważniła Jana Kowalskiego do sporządzenia testamentu w jej imieniu, to takie upoważnienie nie mogło być skuteczne. Jeżeli tak, to ten testament nie mógł być uznany za testament wspólny, to jest sporządzony łącznie przez małżonków, lecz tylko za testament sporządzony samodzielnie przez Jana Kowalskiego. Jakie znaczenie testamentowi o takiej treści zostało przyznane przez Sąd Najwyższy? Czy testament ten został uznany za całkowicie nieważny, skoro sporządzono go bez skutecznego upoważnienia ze strony drugiego małżonka? Wręcz przeciwnie, Sąd Najwyższy ustalił, że zawiera on skuteczne rozporządzenia wyłącznie jednego spadkodawcy, to jest Jana Kowalskiego. W pozostałym zakresie nie można mu zaś przypisać żadnego skutku prawnego. W związku z tym Wojciech Kowalski, syn małżonków Kowalskich, doszedł do dziedziczenia na dwóch podstawach prawnych. Po ojcu Janie Kowalskim na podstawie testamentu, po matce Annie Kowalskiej na podstawie ustawy. Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Ja nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga www.zbyciespadku.pl.